Okej, jak widzieliście, mamy teraz godzinę 8:27. Wstałem o godzinie 7:40, znaczy przebudziłem się. No i jak widzicie, lubię sobie poleżeć na początku trochę w łóżku. Tak zaczynam dzień. Wtedy stwierdzam, jaki mam humor. Jak mam zły, to odpalam muzę i tańczę. Ale dzisiaj akurat mam dobry, w miarę humor, taki neutralno-pozytywny, coś takiego. Także zaczynamy dzień. A dzień rozpoczynam tutaj pierwsze co od rolera i od takich małych rozciągnięć. Także, bo człowiek z rana, przynajmniej ja, jest taki nierozciągnięty, nie można za wiele zdziałać, dlatego tak leciutko się będę rozciągał i zaraz po tym idę jeść śniadanko, a dzisiaj na śniadanko omlecik z białeczkiem, także to samo co na ostatnim vlogu, bo mi zasmakował, a dawno ich nie jadłem, tak jak wspominałem, także lecimy. Okej, żarcie gotowe. Z tego wyszły bardziej takie naleśniki. Albo takie omleto-naleśniki. Nowa nazwa. Zrobiłem sobie jeszcze tutaj cappuccinko. Cappuccino do picia. Bardzo smaczne, z milki. A te naleśniczki posmarujemy sobie kremikiem orzechowo-czekoladowym. Nutellą. I tutaj jeszcze mamy masło orzechowe. Także smacznie go. Okej, śniadanko już zjedzone, a po śniadanku warto dobrze wykorzystać swój czas i posprzątać, ogarnąć w pokoju i w kuchni, także ja się za to zabieram. Okej, w pokoju ogarnięte, teraz zajmiemy się czasem wolnym, czyli wiecie, jestem najedzony, to trzeba chwilę odpocząć i za ten czas można na przykład poczytać książkę. I zawsze tutaj na komodzie sobie leżą lub na łóżku książki, w których jestem w trakcie czytania. Tutaj są moje wszystkie książki, tutaj Wiedźmina najbardziej polecam, ale to jest taka rozrywkowa książka, a tu są takie bardziej rozwojowe wszystkie. O, cyk. Tak to wygląda, tu kolekcja monsterów. O, a tutaj te witaminy, o których mówiłem na Q&A, których nie chciało mi się sięgać. Chwila, ostrość muszę złapać.
To jest taki max komplet, taki kompleks witamin tutaj są. Tu jest taki skład, nie wiem czy wy to dacie radę przeczytać, ale jest jakaś witamina A, C, D, E, K i tak dalej. Taki kompleks. Dobra, tą książkę już czytałem, ale przerabiam ją drugi raz, bo są w niej wartościowe informacje. Także biorę ją, kładę się na łóżko i czytam. Okej, okay, na Insta padło takie pytanie. Jak dobrze wykorzystać swój czas? Tutaj możecie zobaczyć, o. I zagłosowaliście, że chcecie taki odcinek na YouTubie. Teraz mogę to wcisnąć we vloga, bo czemu by nie? Słuchajcie, nie ma takiego jednoznacznego, obiektywnego znaczenia, powiedzenia, jak dobrze wykorzystać swój czas. Każdy może to interpretować, odbierać na swój własny sposób, we swoim własnym zakresie. Bo dla jednego granie w gierki będzie dobrze wykorzystanym czasem, a dla drugiego praca i zarobienie pieniędzy w wolnym czasie. A jeszcze dla innego trzeciego będzie poczytanie książki i zrobienie treningu. Dlatego tu jest ciężko tak jednoznacznie określić, co by było takim dobrym wykorzystaniem czasu. To już należy do was, ale zawsze można mieć podobne, zbliżone te cele i wtedy to się, ten czas nakłada się na podobne płaszczyzny i na podobne delegowanie nim, czyli na przykład trening, inwestowanie czasu w treningi, w rozwój osobisty, w rozwój swojej kopuły, tak żeby, i nie mam tutaj na myśli zakresu szkolnego, edukacji i systemu edukacji naszej szkolnej, tylko mam tutaj zakres własny, czyli jakieś tam właśnie książki, powiedzmy, o, narzędzia tytanu, ała, tytanu, ała, tytanu, ała, narzędzia tytanu, to są bardzo fajne informacje i myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, bo gama różnych osób jest szeroka, tancerze, raperzy, bokserzy, Arnoldy i tak dalej. Także tam są wszystkie osoby, które osiągnęły coś w danej dziedzinie. I tak to wygląda z mojej strony. Nie da rady jednoznacznie stwierdzić, co by było dobrym wykorzystaniem czasu, tak jak już wspominałem. Także na tym na razie zakończę. I dzisiaj chyba jeszcze pójdziemy morsować. Pogoda nie jest za fajna, ale za to jest zimno, fajnie. Także możliwe, że polecimy dzisiaj morsować. Ogólnie na dworzu jest tak strasznie pochmurnie, depresyjnie, także pogoda jest do bani. No tak jak dzisiaj możecie zauważyć, jest 8 stopni, ostatnio jak morsowaliśmy było 13, no i jest pochmurnie, tak jak mówiłem, także zaraz możemy iść morsować. No i co, mamy już godzinę 9:52. No i już lecimy morsować, no nie? To jest niecałe 2 godzinki jak wstałem, a już lecimy się zanurzyć, także jest bomba. Dobra, dzisiaj jest serio zimno na dworzu, jeszcze są takie fale. Takie średnie, ale dobra. Zanurzamy się. O tak. No słuchajcie, wiele ludzi mi pisze, że zajebiste vlogi w ogóle. No ale co to? To po 300, od 100 do 300 wyświetleń mam. Udostępniajcie je, napiszcie jakiś fajny komentarz dla zasięgu. Dajcie lajka. Będzie mi niezmiernie miło, nie? Żeby docenić pracę, to fajnie, to motywuje, bardzo wam powiem szczerze. I jest serio wtedy taki zapał do pracy. I do pracy na jeszcze wyższym poziomie, także widzicie, ja sobie o 10 morsuję, a niektórzy o tej śpią. Ale tak to jest, jak się ma wysokie cele. O dobra, mogę coś pokazać trochę dalej. O tak, bo trochę zmieniłem pozycję,
Ale jest dzisiaj zimno, naprawdę dzisiaj jest zimno. Ale dobra, tu się obtarłem pod tym. Dzisiaj też będzie trzeba się szybko wytrzeć i ubrać, no bo zobaczcie sami. Jeszcze mgliście tak jest, ale damy radę. Dzisiaj to samo co ostatnio, 3-4 minutki tylko. Ale widać, tutaj mam czerwone trochę. Widać, że jest progres. Okej, ja już się ubrałem. Rękawiczki, czapka. Jest naprawdę zajebiście! Tak się dobrze czuję, a jeszcze nie wróciłem do domu. Zazwyczaj taki odpał energii mam w pracy do domu. Ale już się tak zajebiście czuję. Polecam każdemu, jak chcecie zacząć forsować ostatnio, to coś pracy. Pierwszy raz forsował 2-3 miesiące, się wyszli. Warto się po prostu zanotować trochę przed tym, żeby poszło dla ciała. Jest zajebiście, polecam. Okej, słuchajcie, dopiero co wszedłem do domu. Czuję się świetnie. Odpalam sobie zaraz herbatkę i włączamy jakiś wartościowy filmik. Ciepła herbatka i wartościowy filmik. By the way, Coach Mike leci. Wiele można wyciągnąć z darmowych filmików. Naprawdę nie trzeba płacić za wiedzę w dzisiejszych czasach. Dla chcącego nic trudnego. I w ogóle mamy godzinę 12:44. O 14:00 będę szedł ze znajomym na dwór. Tak o się przejść i coś porobić ciekawego, konkretnego. Nie będę tego nagrywał, bo po co. A tak to ogólnie będę szedł jeszcze na trening, ale nie wiem czy na siłownię tą wioskową, czy zrobię sobie tutaj w domu trening. Jeśli tutaj zrobię w domu trening, to nagram jakiś urywek. A jak na tą wioskową, to raczej nie będę zabierał kamery, bo mi się nie chce po prostu tam rozstawić tych całych sprzętów. I na razie to tyle. Dobra, mamy godzinę 16:57. Aktualnie zjadłem sobie taką ala kolację, obiad. I zaraz idę na trening, teraz sobie jeszcze tak z 30-40 minut, 40 minut pochilluję, pooglądam jakieś wartościowe filmiki lub poczytam książkę i lecę na trening. Z treningu nic nie będę nagrywał, bo lecę na siłownię i później się widzimy. Okej, mamy godzinę 19:10. Przed chwilą, dosłownie 5 minut temu wróciłem z siłowni. Byłem na około godzinnym treningu i fajnie się spociłem, zrobiłem dobrze nawet nogi. Krótko, bo krótko, ale było intensywnie. I teraz łykniemy sobie kreatynkę i zapijemy wodą. Zabieram was do kuchni. Okej, teraz będę tworzył posty na Instagram, najgłębsze pragnienia. Stworzę z 2-3 posty, zazwyczaj tworzę jednego posta dziennie na dany dzień, ale dzisiaj chcę zrobić mały zapas, z tego względu, że o 20:00 najprawdopodobniej dzisiaj i jutro będę na Zoomach. Na dzisiejszym Zoomie będę ze starą ekipą z Messengera i z Instagrama. Bardzo pozytywni ludzie, pozdrawiam wszystkich. A jutro możliwe, że będę na grupie mastermindowej, która się dopiero utworzyła. Także dlatego z tego wynika mój zapas tych postów. I co? Działamy! Jest godzina 19:20 i tak szczerze to już dużo więcej w tym vlogu nie będzie się działo, bo około godziny 23-24 chodzę spać, o 20:00 mam Zooma i w sumie to wszystko, a w międzyczasie jeszcze
poczytam książki, czy obejrzę jakiś wartościowy filmik. Dlatego chcę już kończyć odcinek, bo mam 1%, od 1 do 3% baterii, tak mi pokazuje tu w aparacie. I bardzo możliwe, że w każdym momencie może się wyłączyć nagrywanie, dlatego chciałbym już to upchnąć w tej jednej baterii, także będziemy musieli się pożegnać. Możliwe, że jeszcze nagram jakiś filmik teraz na TikToka, bo jestem podczas jego reaktywacji. Także śledźcie mnie też tam, chociaż tam jest bardziej głupawkowy content, ale pod publikę, pod wyświetlenia. Ale czasami coś mądrego też wchodzi tam na tablicę. Także dziękuję wam, że dotrwaliście do końca i trzymajcie się, realizujcie swoje cele.